12 sierpnia, witam i zapraszam na wiadomości sportowe. W miniony weekend Pogoń Sokół Lubaczów i Roztoczyn Narol rozegrały swoje pierwsze spotkanie w Jarosławskiej Lidze Okręgowej w piłce nożnej. Obydwie drużyny swoich rywali podejmowały na własnym terenie. Jako pierwsi w sobotnie popołudnie na Murawę wybiegli zawodnicy z Lubaczowa. Poziom spotkania nie zachwycił. Większą część zawodnicy spędzili w środkowej części boiska. W 30 minucie po fatalnym błędzie bramkarza gości do piłki w polu karnym najszybciej doskoczył Damian Polucha, który strzałem lewą nogą pokonał Wierzbickiego. Radość lubaczowian z prowadzenia trwała niespełna kwadrans. W 43 minucie do wyrównania bezpośrednio z rzutu rocznego doprowadził grający trener drużyny Stubna, Mariusz Błaszczyk. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości, którzy co chwilę atakowali bramkę Radwana, lecz to lubaczowska drużyna miała najlepszą sytuację do strzelenia bramki. Do prostopady piłki doszedł Dawid Siudy, który znalazł się sam na sam z bramkarzem, lecz zamiast strzelać podawał do Pawła Małeckiego, który w tym momencie znajdował się na pozycji spalonej. Następny mecz zawodnicy Pogoni Sokół Lubaczów rozegrają z Huraganem Gniewczyną. Roztoczyn Narol w pierwszej kolejce sezonu podejmowało na własnym boisku drugą drużynę poprzedniego sezonu w Jarosławskiej Okręgówce. Spotkanie rozpoczęło się od ataków gości, którzy utrzymywali się długo przy piłce. W 17 minucie spotkania Pruchnik wychodzi na prowadzenie ze sprawą Waldemara Znamieńczykowa. Zawodnicy z Roztocza próbowali odrobić straty, lecz ich poczynania były bardzo chaotyczne. W drugiej połowie to Roztocze śmiało zaatakowało na bramkę Śwista, lecz bramkarz gości tego dnia był dobrze dysponowany. Gdy już wydawało się, że mecz zakończy się porażką, w 90 minucie ambitnie grający Roztocze doprowadza do wyrównania po strzale głową Łukasza Mruka i pierwszy punkt w rozgrywkach Jarosławskiej Okręgówki został w Narolu. Za tydzień Roztocze wyjedzie do największego rywala za czasów gry w A-klasie, Santos Piwody. W sobotę 23 sierpnia na piasku przy kompleksie boisk sportowo-rekreacyjnych Orlik przy ulicy Słowackiego odbędzie się 12. edycja turnieju plażowej piłki siatkowej pań i panów w kategorii Open o Puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa. Zapraszamy! Przypominamy, że nadal trwają zapisy do pierwszego półmaratonu lubaczowskiego Bieg Lubacza, który odbędzie się w sobotę 30 sierpnia o godzinie 15 startem ostrym w Baszni Dolnej. Zawodnicy rywalizować będą w 6 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie lubaczów.pl. W najbliższy weekend o godzinie 17 ruszają rozgrywki lubaczowskiej A-klasy. W pierwszych spotkaniach zmierzą się Wiktoria Stardzików z Roztoczem Ruda Różenecka, Ursus Dachnów z Czarnymi Oleszyce, Huragan Baśnia Dolna z Czerwonymi Cewków, Juwenia Cieszanów podejmować będzie Granicznych Krowica, Zryw Młodów z Gwiazdą Wielkie Oczy, Leśnik Płazów ze Startem Lisie Jamy oraz Błękitni Futory ze Zdrojem Choryniec. Zapraszamy! Za niespełna 2 tygodnie do Lubaczowa zjadą najlepsi zawodnicy popularnej Zośki, by rywalizować w Mistrzostwach Polski w futbagu. Mistrzostwa będą trwać 3 dni, od 22 do 24 sierpnia. Organizację imprezy wspiera Urząd Miejski w Lubaczowie oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Futbagu. Zapraszamy! Rozpoczęły się zapisy do 3. etapu rowerowego Rajdu Lubacza 4 Strony Świata, organizowanego przez Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej, Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne Rogatka oraz Urząd Miejski w Lubaczowie. Start nastąpi 16 sierpnia o godzinie 9. Kolarze pokonują wyznaczoną przez organizatorów trasę, przejadą przez Lubaczów, Młodów, Borową Górę, Hutę Kryształową, Radrusz, Choryniec-Zdrój, Wólkę Choryniecką, Baśnię Dolną, Antoniki, Bałaje, by znów wrócić do Lubaczowa. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.